Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przed Sejmem mamy trudne zadanie. Musi zostać uchwalona, no może powinienem użyć określenia, powinna być uchwalona ustawa o obronie ojczyzny. To jest potężny akt normatywny wielkości kodeksu, 804 artykuły, 26 działów. Te działy podzielone, przynajmniej znaczna część z nich, na rozdziały. Niektóre rozdziały podzielone jeszcze na działy, czyli rozwinięta systematyka. Ustawa ta uchyla w pełni 14 ustaw, a zmienia 81. Jest podstawą do wydania około 150 rozporządzeń. Te rozporządzenia wedle obecnego tekstu ustawy, a więc jeszcze nie ostatecznego, bo tylko złożonego w Sejmie, mają być przyjęte w ciągu 36 miesięcy. Od razu zapowiadam, że ten termin powinien być skrócony. Powinien być skrócony ze względu na sytuację, ze względu na to, że cała ta operacja musi być przeprowadzana szybciej niż sądziliśmy. Ta ustawa była przygotowywana nie tylko przed wybuchem wojny, ale także przed rozpoczęciem koncentracji wojsk wokół granic ukraińskich. Była przygotowana w oparciu o doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, które pokazywały w sposób oczywisty, że Rosja jest w stanie użyć siły dla realizacji swoich interesów, dla realizacji planu odbudowy imperium, ale nie sądziliśmy, że pierwsze tak drastyczne posunięcia w tej dziedzinie będą podjęte tak szybko, można powiedzieć, z punktu widzenia okresu przygotowywania ustawy niemalże natychmiast. Stąd zostaną wniesione w komisji także inne poprawki dotyczące ważnych spraw, ale będzie o tym mówił pan minister obrony narodowej Mariusz Dworczyk. Natomiast, przepraszam, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to poczucie solidarności, które pan w tej chwili wyraził w takiej szczególnej sytuacji.